dzisiaj robimy ten odcinek z chłopakami z KFD. Zaraz idę się siłować na rękę z zawodowcem. Na pewno przegram, no nie? Bo chłopiec naprawdę, ten chłop ma ręce z betonu, wam powiem szczerze, jest taki silny, skubany, że nie macie pojęcia. No ale zobaczymy, może go trochę dźwignę, nie? Prędzej powiem wam szczerze, tu bym pana doktora widział, żeby się z nim złapał, bo pan doktor, powiem ci, to jest, powiem wam szczerze, że pan doktor na rękę to jest mega, mega konisko, nie? Kaczor jest tak silny na rękę, te gnaty, nadgarstek, to wszystko ma bardzo silne, no to wam powiem, że jest szansa, żeby nawet kaczor, kurwa, zawodowców wkładł na łapy, nie? Ja w swoim miasteczku generalnie położyłem wszystkich, kaczora nie mogłem nigdy położyć, ale takim osiedlowym mistrzem byłem na pewno, nie? Raczej nie przegrywałem z nikim na rękę, tylko z kaczorem, nie? Ale z tym chłopem, z którym będę się siłował, to jest naprawdę kozak. No, dziękuję. O, przy okazji, jak chcecie piękne ząbki, takie jak ma misia, to zapraszamy do... Nie umiem się uśmiechnąć tak specjalnie, wiecie. Zapraszamy do Stalowej Woli, do doktora Piotra Trafidło. Polecamy serdecznie, bardzo jestem zadowolona. Jak to możliwe, kurwa? Taki samochód mi zostawiłeś. Powiedz mi, jak mogłeś tak wyjeżdżać? Jak mogłaś tak wyjechać? Zobacz. Skoro mi tak przygotowałeś samochód, to takim wyjechałam. No, jaka strata, a tak w ogóle chciałam zapytać się, gdzie tu paliwo jest? Na stacji. Ach, ta misia moja to jest wariatka. Jadę. Grzecznie, panowie. Kto rządzi w domu? Kto rządzi w domu? Ja. Oczywiście, że ja. Wysiądę. Bo wysiądę. Na pewno ja. Posłuchaj, poczekaj. Poczekaj, nie odjeżdżaj. Jak się jej kasa skończy, to, no nie, to przychodzi i mówi, potrzebuję na to i na tamto, no nie? A ja mówię tak, próbuj się coś ostatnio do mnie. Ja? Do ciebie? Pojebało ciebie? Tak jest czy nie? Nieprawda. A tak poważnie, to ta dziewczyna była ze mną w najcięższych chwilach mojego życia i dlatego ma... Teraz uważam, że dobrze. Dziś. Nie, taka prawda, no jak byłem, wiesz, w takim kurwa syfie na dnie. Najgorsze mówię, momenty życia łapałem wtedy. Strasznie się czułem i tak dalej, no to ona była ze mną, wiesz, zawsze przy mnie warowała. To ja powiem ci, niczego nie żałuję i żeby miała wszystko, wiesz. Wszystko co najlepsze. Po prostu dbam o nią, o dzieci jak mogę, nie? W każdym razie zrobimy parę konkurencji siłowych, których. Coś czuję, że tym razem przegram, bo patrząc na ciebie i te twoje nadgarstki, kurde, to tak trochę się obawiam. No dobrze. I zakończymy to siłowania na rękę, także oglądajcie do końca. Ja idę na pierwszy ogień z tobą. Dobra. Ale to dobra. Oczywiście ja nie mam chęci wygrać, bo ja wiem, że ty jesteś zawodowcem, ja wiem, ale jakie ty masz ładne. Ale najpierw. Robimy najpierw konkurencję, tak żeby się każdy równo zmęczył, rozżał. Znaczy, no nie wiem, czy równo, bo jak zrobisz więcej, to będziesz bardziej zmęczony, więc to już będzie się nie liczyło. Dawaj się trochę na boczek. A ty co? Kłaczek? Tak. Ty, a co z tym kijem będziemy robić? Kijem? Właśnie, to jest na początek, zrobimy. Sprawdzę wasze nadgarstki. Albo pan doktor twoje nadgarstki sprawdzi. Zobaczymy kto w domu, jak bardzo... My tu dopiero dwa tygodnie załóżmy. Musisz go podnieść do góry, tak żeby, wiesz, żeby nie, kurde, tak? No. Tylko zamek musi być do góry. No, do naszego pana doktora to jest nic. O, patrz, kurwa, źle się przygotowałem, nie żałem. Kurwa. No to się też tak giąłeś trochę. No. Słuchaj, to jest trening przy siłowaniu na rękę. O kur... No. Ale właśnie, żebyś to... Na samym końcu. Coś tam się nastawiło, coś pykło. Coś strzeliło. Dobrze. Na to ręku. Dobra. Jeden zaliczony, następny. Dawaj. Dla doktora nie, to nie jest takie lekkie. No to się tak wydaje. Nie, to jest ciężko. Na końcu. Kurwa, weź ty. Na końcu. Ni chuja. Ja bym tego do chuja nie porównywał. Teraz zobaczymy kto w młodości najpierw na więcej ten. Tutaj, tak, i masz. No i dawaj, podnieś do góry. Kurde, podajcie mi chwilę. Ty to nie jest takie wkipie. A mogę ty. Wytnij mnie. Dobra. Ty, to na końcu waży 200 kilo. Ale to nie jest ty, nie jest. A powiedz mi, mogę. Jakkolwiek byle myślisz. Jeszcze raz, proszę do mnie podejść. Tak. Tak czuję, że mógłbym, ale niestety nie idzie. Ja coś pokażę. No dobra. Poczekaj. No dobra. Ja zrobię to jak ty, technicznie. Dawaj. Dawaj, ale trochę chciałeś. Nie, to było. A wóz. Nie. Ale nie otwieraj ręki. Nie otwieraj ręki. Złap tutaj. To jest lekko. A zaraz pokażę, czekaj, spróbuj lewo. A jak to zrobię? Złap to. Nie, lewo nie. To wszystko musi być. Ale złap to. No, a. No zamknij ten. Poczekaj. Kciukiem zamknij wskazujący. Tak, cicho. Kurwa.
Na zasadzie dźwigni. Tak, macie całkiem stracone. Wy po prostu sobie lekko cofnij. Tutaj. No. I teraz zacznij. A patrz, i on robi to tak jakoś. No tak zaczynam, ale ja się kończę. Ha! Mam taką teorię, że tu nie chodzi o technikę, tak, tylko trzeba być silny po prostu. No, no, naprawdę ładnie idzie ten początek. Ale rozrywa ci uścisk. Weź zamknij. Ja to zamknę taką rękę. Ty masz kurwa łapę, jak głowę chleba złapię mam. Dobra. Za gumę. Tak? I zamknąć ten, tak? No, dalej. I szybny nadgarstek i od razu, całą ciałem. Rękę ci otwiera, nadgarstek ci otwiera. Nadgarstek puszcza, no. No, ciężko. Otwiera ci kciuk. No już teraz ciężko. Sztygnia, że nadgarstek. Dobra, przechodzimy do następnej próby, bo się nie nie wszyscy faceci różową biorą, więc mówię, na wszelki wypadek weźmy, jak już się zbłaźnić, to na jakiś normalny kolor. No, bo teraz do mnie ręka boli. Ale strach, bo przerażenie wasze. Ale stosuję ręczne, nie? Widziałeś? Pięknie. Ale... To jesteś tam na kastyku. Powiem tak, ja tego nie będę próbował. Robiłem, słuchaj, tą sztuczkę robiłem u Larego Willisa. I oni mega restrykcyjnie. Wiesz, ty, byłby zarazem, jak to był skok 2, kurwa, z mojej litry. Ja mam powiem, to jest wszystko chuj. Skoku na paletę. Dobra. No właśnie chodzi o to, żeby tak skoczyć o kolana nie rozmawiać. Pokaż, jak się na paletę kostki skacza. Kolana mam do dzisiaj. Chuj z tym młotkiem. O. Jeszcze lewą ręką, patrzcie. Jak skręcił. Mało się nie zdąży. My w siebie wierzymy. Weź magnezję na rękę. Kurwysyn jest ciężko. Magnezję. Czasami, czyli jak? No co? Tak. Do czoła? Do czoła. Tak, bo buzi i prostujesz. Do czoła, do czoła. Do czoła, do czoła. Nie rozczarowy, nie? A to później możemy powiedzieć na to. Doktor mówi tak. Dzisiaj gadam z doktorem dzisiaj, a doktor mówi tak. Wiecie co? Mówił, nagramy u Konrada, a może później chłopaków zaprosimy na kurczaka. Typowe konkurencje. Następne ćwiczenie. Robiłem to już z Big Bike'iem i sam się przekonał, że nie jest to proste. I od razu jeszcze raz wytłumaczę zasady, słuchajcie. Nie można podnieść tego na młotek, nie można oderwać rąk, nie można ich rozjechać, tak, nie można nic. Po prostu tak jak stawiacie, tak macie przekręcić to w ten sposób. I nie ma innej opcji. To jest prawidłowe. Ja pokazuję. I to nie jest ćwiczenie dla wrestlerów. To jest ćwiczenie, które zobaczyłem gdzieś tam na Insta czy tam na YouTubie. Pyk, łokcie oparte. Coś takiego. Dobrze. Czyli łokcie na tym. Tak jest. No, lajcik. Następny. No dobra, tylko że to jeszcze lajtowy ciężar jest, nie? No. To lustro powiększa, czy faktycznie jestem tak? Mówi, to lustro powiększa, czy faktycznie jestem taki duży? No tak za duży jestem. Dobra, następny ten. Jaki gość. Jaki gość. Teraz mamy 28 kg. Matko, jaki duży. Jaki duży. O kurde. Jaki okazały. Zmierzam. Bez magnezji. Bez magnezji. Prawdziwy twardziel bez magnezji. Dawaj, twardziel. Hej, hop, cztery więcej. Kurwa! Przekręcić, nie podnieść, a przekręcić. No, dwie. Trzy, cztery. Nie stójcie za nim, za wszelki wypadek, nie stój za nim. Możemy coś wylecieć. Nie, chuja. Tu pan największy na świecie doktor jest potrzebny. To jest lustra. To jest lustra wielkiego takiego. No kumpel nasz. Tak wpadł, wziął i poszedł. 40. Polskich kilogramów. To puśćcie to w odcinku, jak to mówisz, że w tym lustrze, że on tak wielki. Wygrałeś to. Uwaga. No troszkę może. Dobrze, dobrze. Ile teraz jest? To nie, 40. Ale nie do góry. No siedzie. Ciągu. Bo ci jest głębę z 12 kilogramów. No bo nie ma nic pomieszczeń. Ja ciężko. Dawaj. Dawaj, doktor. Co jest doktorem? Ja nie muszę liczyć. Czekaj. Dawaj. Ja, to jest potencjał, tu jest potencjał. Tu jest potencjał. Chyba przez to lustro. Nie, doktor weźmie. Zobacz. Nie odrywaj, nie odrywaj. Ale odrywaj. Mamy wody. Bo łoki nie odrywają. Próbuj. Dawaj. Ale jest na siłach. Dawaj, Iwan, bij. Ja wiem. Ja sobie... Nie, ale zrobił już. Nie idzie tego kurwa. Nie, ale doktor to w takich konkurencjach to jest najmniejszy dobry kurwa. Ogólnie na tej pozycji kurwa. Doktor też nie jest w formie teraz takiej. Jest, czekaj, jest! Kurde, petarda.
A dzisiaj jak? No tak. A dzisiaj jak? To on jest. No tak. To jest... O. No to ja mam taki, ja coś takiego. Jeszcze jednego zawodnika. No mniejszy masz. Nie mam. Dużo mniejszy masz, tak? Masz. Kurwa ty, no można, nie? No można, słuchaj. Można, tylko trzeba trenować, a to jest najgorsze, jak wiesz, nie masz czasu na trening, nie masz czasu na... No, ja właśnie mam z tym czasem problem. Rodzina, dzieci, wiesz. No. Bo ja się bardzo nie prostuję, to dlatego nie doprostowałem, ale to był maks. Przypomnij sobie, nie? 85 kg. Ale nie mam tak odwodu, no, nie źle złapałeś, zobacz. Tu jest na cięcie środek jest tu. Ja trochę niżej łapię, trochę niżej, wtedy podnoszę do kąta prostego i wtedy. No, pan sobie. Dobrze. Zleczone. Zleczone. To. Ale to chodzi o równowagę. Na piastę bardzo, no. Ile stoi? Ale tu zobacz, jaki flag, jak mi się trzęsie. Chyba tu challenge idą jak nigdy. Dobra, gdzie to łapać? Na środku. Troszkę niżej sobie złap niż masz kąt. I co? Lekko unieś. Cześć. Do góry. Ura i wyprost, tak? I wyprost. Mówisz, mam fajnie. Patrz, mam powera, dobrze. Dobrze jest. Musisz zbierać się zacisnąć, żeby tam nigdzie nie wciekło. Wiesz co ci powiem? Ja ludzie, szafka słaby jestem teraz, bo ja mało ważę. A ja? Mały jestem. 95 kilo ważę. Bo nie wchodzę. Ładnie, niewiele brakuje. To zajebisty naprawdę. Darek, jak chcesz zawalczyć jeszcze i... Dobra, to teraz sparingi. No to już czuj tą rękę u gościa. Pokonaj mi parę razy. Nagrywajcie to. Ma to. Uh-huh. No i mamy to. Trochę żeby... bardziej oporuje dalej? Jeszcze? No dobra, wyłączaj już. Mamy to. Jest. Wygrałem. I kamery pozabieramy. Dobra, do końca. Dobra, teraz ja cię kilka razy pokonam. Oporu, tak? Nie na razy pokonanego oporu, okej? Okay? Raz. Nie ma różnicy, czy będę oporował, czy nie, kurde. Dobra, to czekaj, jedna rzecz. Nie, bo to będzie walka na całego, kurwa, wie. Jak na całego? Wygra. Ona ci pomaga. Wróć do pozycji. I zobacz, będę cię bardzo pokonał. Ja mam trening zapasów. Jutro ogólnie bark mnie woli. Każdy jest mistrzem świata, tylko nie dzisiaj. No. Ja jestem gotowy. Nie, dzisiaj jest tak. Łysy ze Strong Ekipy kontra Łysy z KFD. No musi być tak pojedynek. To inaczej się nie. Ale kogokolwiek będę łysy od was. Jak się urwie, to się urwie. No, to... Jak przegram, to już nie będę Kevinem Lebroni. Czek, próbujemy? Ja? Ale spokojnie. Ja chcę zobaczyć twoją łapę. On bez techniki. Jedno, co muszę powiedzieć od razu. Tutaj w Bogu jest siła w cholerę. Tutaj czuć nadgarstek mega twardy, szczyty. Nie, no doktor jest... Tamten do widać, ja nie widziałem, żeby coś doktora położył na rękę ogólnie, nie? Kiedykolwiek. Ekipa KFD pożera... Tylko jedno pytanko. Kolega naturalny czy nie? Na ja daleki. On lubi teścia, wiesz? On lubi teścia. To żołnierz prawa jest słaba. Dobra, a ja na plackach ziemniaczanych, jak zwykle. Dobra, będziemy walczyć. A jak powiem, że widać, to się obrazisz, czy nie? Co? No. Nie, oczywiście, oczywiście nie. Dobra, bliżej do stołu. Ręka masz tyba, chłopak. Bark do przodu. Cały szpan. No, pany, skupicie. Kevin Lebron. Jak przegram, to już nie będę Kevin Lebron. Nie, no, ready, go! Idę. Teraz już wszystkich, nie? I to jest ta sytuacja, w której Szotło mówi: nie będę robił innych sportów, szykuję się do startu, no przecież nadrwałem ostatnią rzadkę. Żeby nie było tam jajc, ja nie będę tego. Kolega tu, który się ze mną siłował wcześniej, ma urwany biceps, także też chłop nie walczył na 100%, także tej wygranej, nie jestem zadowolony z tej wygranej. Ready, go! Patrz! Koniec! Wygrał! Kevin Lebron jest sztywny. Kevin Lebron jest sztywny. Jak chodziłem do techniku, to przyjeżdżały chłopy, no nie? Do nas do szkoły. Uczyć się nam nie chciało, to my się siłowaliśmy na rękę po 6 godzin. Ja latałem, wiesz, na szpital był po drugiej stronie szkoły, to do szpitala lataliśmy na ketonal, nie? Bo tu, wiesz, łapy popuchnięte tego. Ja na rękę się dużo siłowałem, nie? No z nim to nie mam szans w ogóle. No z nim to jest takie siłowanie, jakbyś... Rękę przyłożył do ściany. Ale zobacz, jak on ma gabaryt, on ci wyłącza wszystko, nie? Dobra, powiedz chociaż, że jesteś mistrzem świata na rękę. Mistrzem świata wsiąłem na rękę 20 razy już polski.
No, to widzicie, z kim mi się przyszło tutaj mierzyć? Ale wiesz, że rozwaliłeś moich ziomków, nie? No, nie chcę... Bądźcie nas, kobiet! Dobra, przepraszam. Sorry, panowie, nie chciałem. Dobrze, Abus. Nie, no tu nie będzie walki, no gdzie? Ale bliżej podejdź, łowcie bliżej podejdź. Nie rób takiej Luigi. No ja wiem, ale to, co ja bym nie robił, to i tak będzie klosz. Ja wiem, jak się z takimi kurwa wygląda siłowanie. Dobra, 3, 4. Dawaj. Jest w cholerę siły. Naprawdę. Nie wie tylko, jak ją wykorzystać, ale jest w cholerę siły, nie? Naprawdę jest moc. Nie dziwię się, że przegraliście. Dziękuję. Dzięki, naprawdę. Jest naprawdę. Dziękuję. Jest naprawdę super. No wiesz, ja tam nie powiem ci, może nie będę skromny. Fizycznie jestem w kół silny, nie? No bo chociażby po wyciskaniach, wiesz. Ja ci wyłączyłem trochę twoją siłę, bo poczułem, gdzie masz, więc zrobiłem coś innego, ale czułem, że tam jest moc i nie wiesz, jak ją wykorzystać, nie? No. Także nie dziwię się. Ale przez mistrza świata to też jest wstyd być po... Podrenowali jakieś zawody wystawili. No można, naturalnie, tak jak błysty do tego i tak dalej. Ale... Weteranów jakichś, nie? W dziadkach. Nie jestem atlami. 43. Ty jesteś dziadek już. Dziadek, no. 40 masz masterstw. Boli łapa. Już ten, no. Boli łapa, no. Ja to jakby, powiem wam szczerze, się nakoksował, to bym miał dopiero siłę, nie? A tak to wiesz, ja przychodzę z roboty, ja dzisiaj byłem jeszcze w robocie, nie? Nie, tam powiem wam szczerze, na rękę to zapraszam, bo na rękę nie jednego bym kurwa złamał, nie? Centrum skręcamy nadgarstki do prostej pozycji jeszcze. Ready go! Patrz, jak to ładnie zrobił. Boję się. Dawaj teraz do toru. Panowie, ja to się zbieram. Dzięki, śliczne. Dzięki. Pozdrawiam wszystkich widzów KFD, wbijajcie na kanał, oglądajcie. Everybody płyta piciowa, jak to zawsze mówię, porządna ekipa, spoko ziomy. Takich ludzi lubię właśnie. Normalnych chłopów lubię, wiecie? Dobra, Tadek, ja spadam. Trzymaj się. Doktor, a nie, no jeszcze na walkę doktora. A nie, delikatnie chcę. Dobra, cześć, Morda. Znaczy ja nie szarpię, nic takiego nie robię. Cześć. To jest chyba najmocniejszy przeciwnik w Polsce, nie? Doktor? Na pewno. Zdecydowanie tak. Największa siła, jaką do tej pory miałem w Polsce z przeciwników, nie? Ty, a co, nie możesz go ruszyć? Nie, otrzymam na razie. Nie możesz go ruszyć poważnie? Ja pierdolę. No ja bym sobie do muru się trzymał. Teraz ja będę kontrolował, uważaj. O, to już puściłem, bo to jest też. Michał, czy... Statyczna siła, statyczna i wiesz, ty ważysz ile teraz? Ja czuję twoją masę, czuję twoją siłę. Nie masz defensywy i nie wiesz, jak ją wykorzystać. Miałeś fajny atak, bo coś się siłowałeś. Ale wiadomo, no nie chcemy się zerwać, nie chcemy się uszkodzić. To jest największa siła, jaką do tej pory spotkałem, bo to jest zawodnik kompletny. Była siła nadgarska, był nacisk boczny, klatka trzymała obie. Jedyne co przykombinować, patrz, co jedyne chciałem przykombinować, no? Tak jakby tu trochę odpuścić i tak jakby ci się... Żeby tam wejść, tak. Żeby tam wejść, nie? Tak, no, jakby próbować tu, wiesz. Co ci mogę powiedzieć? Jeżeli ja jestem zawodnikiem niskim, no. Mam krótkie ramię, nie? No. Czyli w krótkim kącie ja będę bardzo silny, a twoje zadanie jest mi go rozciągnąć. Czyli to wszystko powinieneś plecami robić. Czyli technika. Ja ci teraz to pokażę, co ja bym zrobił z tobą. Napnij się troszeczkę. Ja bym pociągnął tutaj, widzisz? I zobacz, jak ci rozciągam kąt, nie? Czyli zabieram ci po prostu twoją pozycję i wtedy łatwiej mi jest wygrać. Niech Krzysiek spróbuje tak. Spróbuj mnie plecami przeciągnąć. Czyli po plecy silne, plecami. Pociągnij mnie plecami. To nie wiem, jak. To nie są plecy. Nie, poczekaj, połóż rękę i nie spinaj, patrz. No. Twoje zadanie, łokieć masz tu. No. Masz przeciągnąć łokieć tu. Aha, łokieć. Czyli wiesz, czyli z barkiem wiesz, klatką, no. Dobra, czyli... No, widzisz, ale się nie otworzył dużo tu. No nie, właśnie wszystko trzyma, wszystko trzyma. Dawaj jeszcze raz ten ruch. Ja spróbuję to zablokować. To jest skomplikowane. Jest to siła, nie? Jest to siła. Ale to nie widać, ale to my faktycznie masz ten problem. No jest tam siła, nie? To jest właśnie coś, co otwieram, ja pokażę, nie? Tylko co się dzieje, jak ja chcę tą plecami przyciągnąć, nie? Tu mi się otwiera, nie? Wszystko ja zamiast przyciągnąć to po prostu ten, a u ciebie no, było fajnie. Jest. Powiem ci szczerze, że myślałem, że go jebniesz. Nie, co ty, ja tu jak z nim, ja się z nim przystawiłem, tylko to tutaj jak do ściany byś dobrał. To ja bym nie robił. Do Larry'ego Wilsa? Bo ty jak wypuściłeś Larry'ego za bardzo, to Larry cię położył, nie? Znaczy, Larry'ego też nie chciałem gdzieś tam rozjeżdżać, nie? Powiedziałbym tak, nie weszliśmy w biceps, żeby porównać biceps. Larry, kurde, nie porównał, nie porównał. Bo Krzysiek, maksy twoje na sztandze na biceps? Dawaj, nie, ale wiesz, belkiem. No ale w strągu, no to kaczor silniejszy od Larry'ego, to mimo tego nie ma co gadać. Nie ma co gadać, ale... On jest sześciokrotny zawodnik, który się teraz buduje w wrestlingu, bo startuje, nie? Także oni nawet, wiesz, do mnie pisali, że ciekawi są, jakby teraz z nim się zmierzył, jakby to było, nie? Naprawdę elegancko nas ugościł. Jeżeli wam się odcinek podobał, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Jeżeli macie pomysł na to, z kim mamy się jeszcze zmierzyć, do kogo przyjechać, dawajcie znać.